Manko siemanko, z tej strony Adam i witam was, Mugole. Dokładnie, no już koniec, tajemnicy nie ma. Dokładnie, jestem czarodziejem, który dostał zaproszenie do najlepszej szkoły magii i czarodziejów, a mianowicie Hogwartu. A to jest pierwszy odcinek z gry Dziedzictwo Hogwartu, czyli Hogwarts Legacy po angielsku. Więc no już nie mogę się doczekać, powiem wam szczerze, tej przygody z tą grą. Co prawda samouczka już sobie wczoraj próbowałem, chciałem sprawdzić, czy wszystko działa. Działa, wam powiem, naprawdę ładnie to wygląda. No i dzisiaj sobie troszeczkę pogramy. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Dawno nie grałem w tego typu gry, więc jeżeli będę popełniał błędy, musicie mi wybaczyć, ale jestem młodym czarodziejem uczącym się dopiero sztuki magii, więc mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w tej tutaj tak naprawdę, no, w tej nauce. Okej, no musimy stworzyć na początek sobie nową postać. Tak, ja oczywiście tam na kontrolerze. O, już książki tutaj latają, widzę, no i pięknie, tworzymy nową postać. A złoto. O, no i proszę, mamy przyjemność poinformować o przyjęciu cię do szkoły magii i czarodziejstwa Hogwarts jako ucznia 5 roku. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września. Podstawowe wyposażenie zostało już dla ciebie skompletowane i będzie ci towarzyszyć w podróży do zamku. Jak zapewne ci wiadomo, dekret o uzasadnionych restrykcjach wobec niepełnoletnich czarodziejów zakazuje używania magii przez uczniów poniżej 17 roku życia poza terenem szkoły. Jednakże w ramach wyjątkowych okoliczności ministerstwo postanowiło udzielić zgody, by profesor Elzar Fig mógł pomóc ci podszlifować umiejętności rzucania czarów przed waszą wspólną podróżą z Londynu do zamku w celu wzięcia udziału w uczcie rozpoczynającej semestr i ceremonii przydziału. Z wyrazami szacunku, Matylda Wesley, wicedyrektorka. No i pięknie. To rozpoczynamy tutaj naszą przygodę. Oczywiście na początek musimy sobie stworzyć postać. Więc wybierzmy takiego, który wygląda w miarę jak ja oczywiście. Ten jakiś smutas. No nie, no nie chcemy. Kobietą to my nie chcemy być. O, ten może być nawet. Sobie oczy zmienić tutaj włosy naszego bohatera. Ta od twarzy. Twarzy czy taki. O, może być. Ta od twarzy nie. Góry, no nie, no jakiś palony to ja nie jestem. Może być ta. Ta mi pasuje. Dobrze. Okulary nie. No w sumie noszę. Jakbyśmy wyglądali. O Jezus. Typowe Harry Potterowe. No takich też nie mam półówek. No widać, że to dawne czasy i te okulary. Więc może zróbmy sobie, że jestem bez okularów. Kiedyś nie miałem okularów. Nosiłem. Okej. Okay, teraz mamy fryzurę. Kolor włosów w sumie może. My musimy go tutaj zrobić na jakiegoś Lovelasa. A nawet dość ciekawa. Ja to nie. No, przypominająca mnie. O! Coś takiego. No, co prawda, nie mam takich długich włosów. A lubię krótkie włosy. Co tu jeszcze jest? O nie, no. To na pewno nie. Styl to nie. Ten nie najgorzej. A? Tutaj to od. A może te? No, krótsze bym wolał, a te? Nie, to na jakiegoś Chopina. Te to bardzo podobne. A takiego swojego mojego. Długie włosy to same długie włosy. Tutaj to. A może takie, co? No nie. Okej. Okay. No nie, to też mi się. A dobra, chyba weźmiemy ten kontekst. Te troszkę takie tabujne. Tak, te mi się podobają, wam powiem. I te zostawiamy. Te zostawiamy. My dalej. My tutaj mamy cera. Cerę zostawiam. Biegi pieprzyki. Pieprzyk, ja nawet nie wiem, gdzieś tam pieprzyk mam, ale.
Ja wiem. Nie, no, biegi też nie. Zwykłą taką, tak. Blizny jakieś. Patrzcie. Scarface. Na nosie. No nie mam. O, ale to od niedźwiedzia jakby dostał sztukę. Tutaj widzę co na brodzie, tu na poliku, jakaś palona, normalnie, prawdziwa. To jakby jakaś zaraza go jadła. Nie, to też nie. Ta nawet ciekawa. To też fajna. Ale wiecie co? Bez blizn. Nie mam blizn, to nie ma nasz czarodziej. Kolor oczu. Takie niebieskie. Ja, ty zrobimy normalnie lovelas. Laski będą piszczeć w Hogwardzie. I ciemne. Tylko wkurzone. A, no wiecie. Nie ma lipy. My co tutaj mamy? Głos. Pierwszy głos, drugi. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. No nie, to chyba jednak. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A jak to? A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. O, grubszy. That was quite something. Chyba ten grubszy, a jak te wyższe? A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Yeah. I'm eager to get to Hogsmeade. O Jezus. No nie, no to nie. That was quite something. Nie, to a bierzemy ten gruby, to. Okej. Już. Ale wybierz poziom trudności. Normalny. Podaj nazwę postaci, imię. No dobrze, to wpisujemy oczywiście. ADA. No i zakręcony. Pyk, pięknie. Czarodziej jesteśmy. Ten wybór zdecyduje o dominatorium twojej postaci oraz o tym, jakie te postacie będą się do ciebie. Jak będą się do ciebie zwracać. Oczywiście czarodziej. Tak, jestem czarodziej. No i rozpocznij swoją przygodę. Więc wygląda na pewno. Zaraz zobaczymy, co tutaj. Dialogów nie będę wam pytał, wiecie, tak sobie ostatnio pytałem. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me when you tell me. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Okay. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Oi, pięknie. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Stary kupę kamieni. Ten się czegoś boi najwidoczniej. Ten co? Na sucho jadą. Proszę, Anglia, już lecimy, a tu jednak ktoś ich śle. Jak słyszeliśmy, profesor Fig będzie nas tutaj uczył tych podstaw. Taki samouczek, wiecie, nie? Oj nie, proszę bardzo, bam. Kurcy, gdy sobie reklamę robią jeszcze? Dobrze, robią. Games Wizarding World. No i jedziemy dalej, cały czas stawka. Just barely.
And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts. Właśnie, bo to ja jestem. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. No proste. Professor Fig będzie nas tutaj uczyć. Profesor Fig. He's also a remarkably podstaw magii, bo muszę nadrobić 4 lata. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Of course. Arnak, Elia Goblinov. Opinions differ as to how great a threat Ranrok really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? Huh? She wrote to me about Ranrok before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl. But with no correspondence, I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrok. Huh? I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. Metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. O, już w naszych rękach nagle, no proszę, się otworzyło i jest klucz. O kurde! No powiem wam, na razie super to wygląda, jeżeli chodzi o grafikę. I teraz widzimy nasz zaprzęg, jak wygląda. Jo, do lwa, kurwa, do lwa. Klucz wypadł. No i jak? Pierwsze wrażenie, co myślicie? Na razie powiem wam grubo, co? Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. O, to eliksir higienowy, postawić nogi naraz. Aha, widzicie, to jest taki samouczek, czyli w dół. No i chlup ten głupi dziób. No i tak. What happened? Poor George. George, nie mogę uwierzyć, że on. What the hell got into that thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Stoklik właśnie przeniósł nas w jakąś lokację. Za bardzo wiedzą iść tak. Reptać. Jesteśmy. Wow. Pięknie to wygląda, wam powiem. No graficznie jest rewelacja.
farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Those ruins. Do you think the port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Okej, szukamy drogi w takim razie. Idziemy sobie za profesorem Figiem. Ładnie, misja rozpoczęta. Droga do Hogwartu. Dążaj za profesorem Fig. Jak nacisnę i przy... Oto co jest. Profesor Fig i ja przenieśliśmy się pistoklikiem na odosobniony klif w szkockich Highlandach. My musimy zbadać tajemnicze ruiny, do których, jak podejrzewamy, świstoklik miał za zadanie nas zabrać. Okej. To idziemy. Graficznie wam powiem, pięknie to. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long forgotten form of ancient magic. Właśnie. Chyba, że ona dużo czasu zajmując się wieczną magią. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Ślady zostają, no pięknie, zobaczcie, bo to się fajnie, to naprawdę bardzo ładne. Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key. But I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Tak, tam. A? Dążyć za profesorem Fig. Idziemy. Sir, dałby się już coś czarować. Evidence of lost magic. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus okay. On the center. Dobrze. Zaklęcie podstawowe odblokowane. Naciśnij R2. Odciskamy. Popatrzcie, jak pięknie to wygląda. Jeszcze raz. Tacy wam po. Znakomicie. Używaj swojej kamery, by wybrać aktywny cel. Ok, możesz wybierać cele, poruszać stacią, używając tego samego drążka, wyłączając celowanie względem kamery ustawienia. Ok, dobrze. A pamiętamy, znaczy postaramy się. Za profet. Uk. Jazda. Jazda na dupsku. That was a bit rougher than I'd expected. O, odświetlają się. A, w ten sposób. A ładnie. Your one works improving with every cast. Thank you, sir. No proszę. To nam nic nie daje. O, dziury zostają wypalone. No ładnie to. Potrenować jak te pierwsze naprawdę uderzenie magii. Jest. Up there. Chciałeś. Ja widziałem o ty. Chciałeś profesorze, ale on jest ten. Dobrze się wpina. Jeszcze. Tam, ale pięknie. Widzicie? Się obrócił. Dobrze, jesteśmy blisko. Dalej. Podobają mi się też efekty dźwiękowe. Tak.
To jak na razie jestem pod dużym wrażeniem, no. Steady yourself. Reparo! Reparo! Co? Pewnie od naprawiania. Prawy most. To co widzę. Fajnie to. Ja nie wam powiem naprawdę. Profesora raczej nie. A mewę upolujemy? Kołąbki, nie? Trochę, no dobrze, no. O, gdzieś dochodzimy. Tu inny, no. I też bardzo ładnie to wygląda, wam. O, profesor. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Pewno nas sprowadził tu nie bez powodu. Out of place. Tam. Minimapa pokazuje najbliższe otoczenie po lewej stronie z tobą. Okej, jako cel na jej środku. Ruty to twój aktualny cel. Naciśnij i przytrzymaj, by przełączyć szczegółowy opis celu misji. Aha, no to już robiliśmy. Jak przytrzymamy, tak, to się pojawia, że mamy podanie. Tutaj coś serczować, tak, prawda? O, coś powiem, zbadaj. Profesor, this statue. This may have been his home. O, tak. Mamy. Toczki. Placja, a tam poszedł. Dobra. My tędy dojdziemy do niego? Chyba tak. Nie wiem, po co rozwalam te... te dzbany. That enchanted crystallized stone again. No bo ten stany krystaliczny. To zaraz się dowiemy. Badaj ruiny. Badamy. What's this? Professor Fig! Co to jest? To jest, okay, to jest mój, ale tam pod ruchu. O nie? Jest. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Przeniosło znowu. Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Obudź goblina. Wiemy. Tak to było. Obudzę. Hello? Chrapię sobie. Zdziel go od razu. Awadą. It can't be. Goblin jest. Just a moment. Goblin bunker. To jesteśmy w banku pewnie. W banku goblinów. No tak. Pamiętacie z Harry'ego Pottera, prawda? Pierwszej części Hagrid. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Kamień. Vault number 12, I presume. Precisely. The key. Mm?
Your wife's port key. A, świetnie. No, ten, no, yes, no tak, 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 tak. Ej. This way then. W razie tędy. Stay close. Ciekawy ten wstęp, prawda? To od razu tak jakby fabuła się zaczynała, to nie taki samouczek. After you. Piękny żyrandol. Naprawdę wam powiem, szczegóły są eleganckie. To jazda, jedziemy. A tak, mogę się. No właśnie, to jest pan Gringota, no tak. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Tak, ta nasza skrytka. A what? Jest jedna z takich, no, wyjątkowych. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the vaults na złodziei. Dobre, dobre, dobre. Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over four centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Jedziemy, jedziemy, a tu miało być gdzieś pod Warszawą. O, jakiś szefu. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. O, czy ja? Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? O proszę, ale widzę, że jesteśmy bardzo spostrzegawczy jak na młodego czarodzieja. Paskę zauważył, która również świeciła właśnie jak na smoku, który nas tam zaatakował wcześniej. Na pewno nie był przyjazny nam goblin. Wydaje. Hej, dojechaliśmy. Mążaj za profesorem Fig. To idziemy. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Proszę. Pierwszy raz ktoś. Ten skarbiec, tak? Krytka numer 12. Dziękuję za pomoc. Profesor Fig bardzo miły, nie? Dobra, wchodzimy w taki. Tutaj cosik podejrzany jest. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you might. The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. A następnie zamknąć drzwi. No i tyle, i uwięzili nas. Professor, that was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio. Revelio. Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we?
No i kolejne, że tak... Aha, muszę nauczyć. Steruj różdżką za pomocą L i poprowadź ją po ścieżce z polu, by nauczyć się zaklęcia. W odpowiednim momencie naciskając właściwy przycisk, aby przyspieszyć ruch różdżki. No to próbujemy. No i proszę. Prościutkie. Czuć Revelio. There. I saw something. Move a bit closer and try again. No dobrze, to jeszcze raz rzuć Revelio. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos. Lumos. Ale mówi Lumos Maxima. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Revelio, not out of Gringotts. Revelio, shouldn't you? Coś? Dobra, na razie... A jeszcze nie mogę tego. Lumos. Wiemy za profesor. Strasznie. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Woda wylewająca się, co to jest? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue? What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Okay. Hmm. Perhaps you should cast Lumos. O, kolejna nauka. Lumos się teraz nauczy. No to jedziemy. No i pięknie. W razie proste do nauki są te zaklęcia, ale spokojnie. Zdobywasz zaklęcie rozświetlające różdżkę Lumos. Zostało ono automatycznie dodane do twojego zestawu zaklęć. Lumos emituje z czubka twojej różdżki światło, co poprawia widoczność w ciemnych miejscach. No i pięknie. Przytrzymaj R2 i naciśnij trójkąt. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. O kur... Teraz co to jest? Rycerze okrągłego stołu, czy co? Trójkąt. Okej, zdążyłem się uchronić. To napiernicza nieźle. A my? O kurde, oberwałem. Próbuję się też bronić. Ale dostałem cało.
teraz go odbiłem, dobrze, trójkątem. A, dobra, bo Meliosa to nie to. Teraz to już lecimy po całości. I znowu. Aha, dobra, jak pojawia się... Teraz to już wiem, o co chodzi. Dobra, jak pojawia się... Ale tu się dzieje, wam powiem, dużo, nie? To coś? No jestem, jestem. Dobra, jak pojawiał się taki żółty znaczek, znaczy, to znaczyło, że ktoś mnie atakuje, wtedy szybko trójkąt. Rzucam zaklęcie obronne. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Ciemno, a dobra, mógł zapalić. Znajdź profesora Figa. Revelio. Where am I supposed to go? Lumos. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ej, to jest magii gdzieś nas prowadzą, więc idziemy. Okej. Nie jest to jakoś... Jakaś skrzynka, ale za każdym razem jak tam... Okej. 52 jakieś... Te dolce. Revelio. To? Lumos. W razie jest ciemno. Mamy podążać za tymi skrzynkami magii. Pierwszy trening, że tak powiem. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Okej. Padamy. Aktywuj posągi. Okej. Lumos. Za światłem. A nie, pierw muszę... Belio, żeby odbyć. Mówisz. Teraz sam, dobra, Lumos. Ustawić te posłuchy. Tam. Właśnie to robię. Siada od razu. Przeczytaj. Podczas przeprowadzenia ciemności udało nam się trafić na posąg, którego odbicie było widoczne tylko dla mnie. Posąg został... To atak. Dobra, tak. To trzeba ustawić je tak, aby... Aaa, wszystko razem. Aha, dobra. To nie ma wyboru. Chcę walczyć, by stąd wydostać. Okej. Ale tam. Chłopcze. Tym do ludu, za co ja potrafię. No i pięknie, przytrzymaj trójkąt po udanym rzuceniu Protego tarczy, by użyć drętwoty, która na krótki czas ogłusza wrogów. Ogłuszenie wrogowie otrzymują. Aha, ogłuszeni wrogowie otrzymują większe obrażenia, określone złotymi numerami. Okej. Okay. Szczerze, nawet mi się ta walka podoba. O, jeszcze unik. Oj, teraz oberwałem, nie zdążyłem. A i kurczę, za szybko nadusiłem do tego. I tu energii zabrali.
Dobra, mamy to chyba. Nie, drobiazg zniszczył posąg, no to już zrobiłem. No i pięknie, udało się, troszeczkę energii, ale widzę, się odnawia, to nie jest źle. Okej, sama się odnawia, więc... Dobra, dobra, zapalam. Lumos. Nowo są. Znajdź profesora Fi. Okej, to szukamy dalej. Kurczę, myślałem, że od razu do Hogwardu, a my tutaj już jesteśmy... Leć się, by pobiec. Dobra, mogę biegać, o. Jest tutaj... Znalezienia. O, coś tutaj mamy. Biegniemy. Biega znowu ten znaczek. Znowu będę trzeci raz się napierniczał. Nie, rota. Czyżby to już był Hogwart? Wrota, profesora jeszcze nie mamy. Iść, tak daje. Papie, profesora. Będzie... Okej. Tutaj lewituje. O, jest profesor. There you are. How did you... Profesor Fig, widzę, że taki kurde nieogarniający trochę. On miał nas uczyć, a ja się czuję, jak to ja bym go uczył. Basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. A. I wonder. Okej, zobaczymy, co tam za myśli były w tej fiolce. Rób to, co ja. A, grzdylnij sobie. Nura walnij. Pani, od razu mi się przypomina Harry Potter. Podobny do Dumbledora. Tylko czapkę ma jak z Piratów z Karaibów. Ten to jak jakiś panicz. Teraz Lockwood. Maybe impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes. And if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Okej, czyli to my będziemy pewnie. Magię. O. To myśl. O, proszę. Okej. That's what you're seeing. To widzi. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. Huh? And you, it seems. No i fajnie, jestem kluczem. Understanding why. We were all looked rather different than it did a moment ago. Someone's coming. What? Who were they? Bobliny. I don't know. But sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault.
And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Do końca, co? Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Okay. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. No i już pierwsza gruba walka. Niestety oberwaliśmy. A starożytna magia nie jest taka do ogarnięcia. Jakiś rycerz powstał. Dalej, profesorze, uciekłem. A to on wszystkich napiernicza, nie tylko tych goblinów. Leci. Po co nawiać okrzyk radości? Och, chichotia. Już mogli sobie darować. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket and the path to both Dalion i drogę do obu, chcieli, aby ktoś tymi zdolnościami dotarł aż tutaj. Come. We have a sorting ceremony to get to. Chodź, musi. Demonie. Okej. W końcu. Towa jedzie Hogwarts Express. No pięknie. Yes. No czy to nie pięknie wygląda, no graficznie jest rewelacyjnie. Mistrzostwo Hogwartu. No i pięknie. Powiem wam, oj, chyba dużo godzin tu spędzimy, dużo godzin, bo widzę, że ta gra jest naprawdę potężna, rozbudowana, zobaczcie sam samouczek, ten wstęp, jak to fajnie zrobili. No i cóż, no teraz już chyba jesteśmy na ceremonii w Hogwarcie. No powiem wam, zacieram ręce. Jestem bardziej niż usatysfakcjonowany. No, dalej, wczytuj się, gro. Teraz 3 godziny później. O. Tam to się szybko napije. Teraz faktycznie, ja tak się śmiałem przed chwilą, mówię 3 godziny, ale tutaj to się nie dzieje. No może musi wczytać całą ceremonię, nie?
O, znaczki się zmieniają. To jest szansa, że gra działa. Aha, no tak, to są wszystkie puchoni, gryfindory, te inne gady, płazy. To jak widzieliście? No... Wydaje się, że jednak troszeczkę już umiemy tej magii. My tu dopiero mamy się jej uczyć. Dalej, co? Pano, tak wszystko. Teraz się wczytuję. I wczytuję się. Teren. Jestem ciekawy, gdzie nas przydzielą. W ogóle, jak to będzie wyglądała ta cała ceremonia. O! W końcu. Wejdzie się bez cięć. Dobrze, nie przegapiliśmy ceremonii przydziału. I'm no expert, but that seems more appropriate. Och, kuźwa, dostaliśmy szatę. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrok. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? No oczywiście, że jestem gotowy na ceremonię. Ten wygląda jak D'Artagnan z kolei. Phineas, Nigellus, Black. O, z Blacków. Prepare yourself to meet the headmaster. This headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony is over. Kończyło. Complications. Complications? It seems the goblin Enough. Problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. No, jakoś miło jak Dumbledore, to on nie jest. Might still be able to get you sorted this evening. Hey. I'll be in touch. Okay. Oj, pięknie. O, patrz, tu Harry siedzi chyba. Od razu mi miarę sprzedał. Jeszcze jednego. Samą porę usiądź. Uwaga! Uwaga, pełne skupienie i wiara, gdzie nas przydzieli. A bit older than the others, aren't you? Tak. You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Mogę odpowiadać. Okej, nie mogę się doczekać zajęć, nie mogę się doczekać zwiedzania. No i teraz dobre pytanie. Co tu wybrać? No i jedno i drugie chciałbym wybrać, ale dobra, na razie zajęć, zróbmy tak, uczmy się. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... A bitch. Oh. I detect something in you. A certain sense of... No? What is it? Odwaga, ciekawość, lojalność, ambicja. Odwagę. Ambicje.
Odwaga. Pierwsze słowo do dziennika. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to coś na zasadzie tej strony, nie? Co też są pytania i wybierasz, do którego domu trafisz. To twoje miejsce jest w Gryffindorze. Ceremonia przydziału. Tiara przydziału weźmie twój wybór pod uwagę podczas przydzielenia do domu. Dom Gryffindor, znany ze śmiałości, męstwa i rycerskości. Dobra, bierzemy Gryffindor. No jak Harry Potter, to... Boże, Gryffindor! Więc wybierz... Gryffindor. Pyk. Wiem, pewnie ktoś z was mógł powiedzieć, weź Slytherin. Dołącza do Gryffindoru! A i co, jesteśmy w Gryffindorze. Harry Potter tak naprawdę po nas później. A i od razu proszę, czerwone. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. A, odwołali Quidditcha, no tak, że właśnie, kurczę, nie ma Quidditcha. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Dobrze, dobrze, co już mamy, już się nażarliśmy, czyli nażarli się, napili, to wypierniczać. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Mi się nie podoba ten dyrektor, wam powiem. I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. No, od razu na piątym roku. Zwykła przygoda. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor. I am a Gryffindor. A jestem. Never could remember the password when I was a girl. Jest i gruba dama. Password. Password. The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. No i pięknie. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. Dziękuję. You're welcome. Boże, nie? I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. No i pięknie. Wam powiem, że to jest odpowiedni moment, żeby skończyć ten pierwszy. Wyspaliśmy. Dajemy. Jest tak. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Witaj w Hogwardzie. Tak, tutaj sobie już stawimy kropkę i będziemy zwiedzać. To jest tutaj w naszym pokoju. No łoże, normalnie jak króla, zobaczcie. Mamy 13. No pięknie, to dobrze. Tutaj postawimy sobie kropkę, jak my to mówimy. O, miotło. Na spokoju, nie ma co tutaj jeszcze biegać, jak widzicie. Nie ma. Oczywiście znajdź swój pokój wspólny na misji. Widać tutaj na dole mam mapkę, ale to już w następnym odcinku. Cóż. Mam nadzieję, że się podobał pierwszy pilotażowy odcinek z gry Hogwarts Legacy. Tak więc, drodzy Mugole, zapraszam was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że nie możecie już doczekać. Zostawcie, jak możecie, oczywiście jeszcze tą różdżkę w górę. No i cóż, do następnego, Mugole. Trzymajcie się. Magia będzie z wami. Cześć.